Wysoki Sądzie, zwrócę jeszcze raz uwagę na, tak jak tutaj w trakcie tego procesu, wypowiedź byłego premiera i prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. On tu ponad rok temu był w tym mieście, tu w Nowym Sączu i zapytany przez dziennikarzy o ten obiekt sowiecki powiedział tak. Utrzymywanie pomników ludzi, którzy byli po prostu zbrodniarzami, obraża Polaków w sposób drastyczny i to może... Chcę się odwołać do wypowiedzi premiera Kaczyńskiego na temat pomnika w Ciele Wolności. Kaczyński stwierdził, utrzymywanie pomników ludzi, utrzymywanie pomników ludzi. Na pan pomnika wyskoczyło, ustawa tam przy ulicy Niewolności. To premier Kaczyński. Ale czy może ja to starczę zamiast odnotować, bo tego tekstu jest dużo. Bo przeszkadza to wypowiedź. Oto dwóch miesięcy trwa tutaj proces. Bo zaczął się w marcu, kwiecień, do tej pory trwa i oskarżyciel z ramienia Komendy Miejskiej oskarża nas o naruszenie ładu i porządku publicznego. Ale tu nie chodzi o naruszenie ładu. Ten proces jest o godność narodową, o prawo do bycia patriotą, o prawo do życia w państwie wolnym od pomników okupanta sowieckiego, który jest teraz nazywany Rosją. Wreszcie jest to proces nad II Rzeczypospolitą. Czy ktoś to powie, czy nie? Bo to II Rzeczypospolita przekazała nam, swoim spadkobiercom, wzorce zachowań patriotycznych. W tym sądzie trwały cały czas próby zamknięcia okresu czasu, o którym mówię, czy mówimy, do jednego dnia, właśnie do czasu tej manifestacji, do 27 września 2014. Jednak tak nie jest. Historia usuwania pozostałości po okupacji rosyjskiej zaczęła się w dniu 11 listopada 1918 roku. Zaczęła się w dniu odzyskania niepodległości. To właśnie II Rzeczypospolita natychmiast rozpoczęła burzyć wszystkie pomniki rosyjskie i wszystkie je zburzyła. III Rzeczypospolita przeżarta rakiem agentury rosyjskiej, nie potrafiła tego dokonać i to dlatego na nas, na patriotach, spoczął ciężar dokonania tego i temu zadaniu musimy sprostać, bo wiemy, że nie tylko tu w Sączu doprowadziliśmy do usunięcia tego obiektu sowieckiego, ale jeszcze w wielu miejscach w Polsce stoją takie obiekty sowieckie, one będą też musiały być usunięte. Nie sądziłem jednak, że w niepodległej Polsce może dojść do represji karnych z powodów dokładnie takich samych, jak w komunistycznym PRL, który, jak nas zapewniała władza, zakończył się bezpowrotnie, mamy rocznicę tego właściwie 4 czerwca 1989 roku. Prawie dokładnie 26 lat temu. A jednak na legalne zgromadzenie, na tą manifestację zwołaną w celu do usunięcia lub rozbiórki tego symbolu okupacji czy obiektu chwały Armii Czerwonej napadło kilka plutonów policji. Zrobili dokładnie to samo, co robiła komunistyczna milicja i komunistyczne specjalne jednostki UB, SB, ZOMO. Każdy z policjantów w chwili przyjęcia do służby składał przysięgę. Jej rota mówi wyraźnie, że policjant ślubuje służyć wiernie narodowi. Polskiemu, nie rosyjskiemu, nie niemieckiemu, ale polskiemu. Że będzie szczekł ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej porządek prawny. Że będzie szczekł bezpieczeństwa obywateli Polski z narażeniem swojego życia. I co się stało? Zamiast strzec naszego bezpieczeństwa, policja napadła na nas, zatrzymała kilka osób, kilkadziesiąt wylegitymowała pod komendą policji, aby potem wytoczyć nam sprawy o wykroczenia i przestępstwa zgodnie ze stalinowskimi zasadami działania aparatu ścigania. Policjantom pytanym o rotę, o słowa roty przysięgi nie potrafiły przejść przez gardło takie słowa jak honor czy godność.
Przypomniały mi się czasy PRL, które dokładnie znam, a lata spędziłem w 7 różnych więzieniach tu na terenie całej Polski, na terenie całego PRL-u. Tak samo komuna broniła obiektów sowieckich, jak teraz policja nowosądecka. Ale komuna broniła dlatego, bo musiała, bo sprawowała władzę z nadania Moskwy. Dlaczego policja robi to samo teraz? Na to pytanie pozwolę sobie odpowiedzieć później w moim wystąpieniu. Mógłbym tu powiedzieć o takiej książce, którą napisał George Orwell o komunistach. Napisał Folwark zwierzęcy i władza występująca tam pod postacią świń wytresowała psy, aby rzucały się na zwierzęta nie poddające się poleceniom świń. Kogo reprezentują świnie, a kogo reprezentują psy, można się łatwo domyślić. Ta książka została napisana w 1943 roku, a wydana w Londynie w 1945, czyli dokładnie 70 lat temu i wiernie oddaje rzeczywistość nowego sądka. A co mówili policjanci tutaj, jak zeznawali? Mamy do czynienia z bełkotem policyjnym. Każdy z policjantów, jak bezmyślny robot, jak zdarta płyta gramofonowa, powtarzał, że demonstranci zakłócili ład i porządek publiczny, że używali słów nieprzyzwoitych takich jak ZOMO i precz z komuną, że znieważyliśmy symbol sowieckiej okupacji, że próbowaliśmy obronić bohatera walk o niepodległą Polskę, Zygmunta Miernika, przed aresztowaniem. Policjanci oczywiście pytani o rotę przysięgi, bo chciałem ich w nich wzbudzić jakąś refleksję, ani jeden z nich nie potrafił zacytować od jednego słowa i o dziwo znajdowali oparcie w oskarżycielu z ramienia Komendy Miejskiej. Bo mówił, protestuje, dlaczego mają mówić o słowach, powtarzać tą rotę przysięgi. A przecież każdy z tych policjantów powinien codziennie rano, jak iść do służby, powtarzać sobie rotę przysięgi, że ma służyć narodowi polskiemu, tą rotę, że ma szczyt honoru i godności. On powinien znać na pamięć jak pacierz, jak ojcze nasz, ale tego nie znali, dlatego mamy efekty takie, jakie są teraz. Tu podczas tej rozprawy padały uwagi, że ja mówię opinie, że to są tylko moje opinie. Otóż nie. To są opinie wielu organizacji kombatanckich. I ja po to tu przynosiłem, bo dawałem Wysokiemu Sądowi kopię tych pism, żeby było wiadomo, że są to opinie Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, które liczy 20 organizacji, Małopolskiej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych, która liczy 37 organizacji, bo te pisma tutaj składałem kopię tych pism. Tu, byłem tu lekceważony, ale to nie lekceważono mnie. Lekceważono wszystkich kombatantów i weteranów walk o niepodległą Polskę. Lekceważycie, i tu mówię do przedstawiciela policji, nawet więcej, nie tylko do organizacji, ale lekceważycie patriotyzm i kształt tego patriotyzmu. Ci wszyscy policjanci, którzy tak zeznawali, ten kształt, który mu nadała II Rzeczypospolita. Bo to II Rzeczypospolita zadecydowała o kształcie patriotyzmu i przekazała go kolejnym pokoleniom. Przekazała go nam, a my przekazujemy go następnym pokoleniom. Gdyby teraz żyli patrioci z lat II Rzeczypospolitej, zostaliby uznani za przestępców przez komendanta policji Marka Rudnika, bo oni usuwali wszystkie pomniki okupanta. Usuwali również cerkwie. Oni i rząd to usuwał i dbało o to. I szłyby zawiadomienia do sądu o ich wykroczeniach i przestępstwach. Ale w II Rzeczypospolitej to Marek Rudnik znalazłby się szybko w więzieniu, oskarżony o zdradę Polski, o zaprzaństwo, o działanie na rzecz Sowietów i Moskwy. W III RP na razie jest odwrotnie. To patrioci są sądzeni za patrioty na podstawie ubeckich interpretacji przepisów. Zamykając tę wstępną część mojej wypowiedzi, muszę powiedzieć o bardzo gorzkiej, ale i trafnej wypowiedzi jednego z byłych żołnierzy Armii Krajowej. Dla wyjaśnienia dodam, że jestem członkiem prezydium władz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. I jeden z tych żołnierzy, liczący już ponad 90 lat, mówił tak do mnie.
Panie Krzysztofie, ja żałuję, że dożyłem tak długich lat, że Bóg mnie nie zabrał wcześniej, kiedy widzę, jak Polska jest niszczona, jak prześladowany jest patriotyzm, jak ci zdrajcy prześladują takich ludzi jak pan. Jestem jednym z 8 obwinionych o to, że podczas legalnej manifestacji pod reliktem komunistycznym mieszczącym się przy Alei Wolności i cytuję tu z wniosku o ukaranie wystawionym przez Komendę Miejską, używając słów nieprzyzwoitych, głośno krzyczałem i śpiewałem, czym zakłóciłem spokój i porządek publiczny, a co tutaj oskarżony przedstawiciel komendy stwierdził, że w rażący sposób dokonywałem tego. Więc jakby się wybiłem w tym śpiewaniu. Rażący. Odnosząc się do tych zarzutów, mogę z całą stanowczością powiedzieć, że nie miało miejsca używanie słów nieprzyzwoitych ani z mojej strony, ani ze strony 7 pozostałych osób wytypowanych przez dowództwo policji do ukarania. Policjanci w sądzie w liczbie 13 nie potrafili nawet powtórzyć detali swoich oskarżeń, bo podobno wszystko zapomnieli i twierdzili, że należy przyjąć za prawdę to, co zostało napisane w ich zeznaniach kilka tygodni po manifestacji. Prawie wszyscy, chyba poza wyjątkiem jednego, zdawali się cierpieć na amnezję, a ten jeden, który nie cierpiał, to wyglądało na to, że cały czas kłamał. A opis dokonywania rozpoznania przez nich sprawców wykroczeń i przestępstw zakrawa na kabaret, bo rozpoznawali ich przy okazji legitymowania w innym miejscu i czasie, niż zostały popełnione zarzucane czyny. A podobno wtedy ich nie legitymowano, bo nie było potrzeby. To nazywa się parodią wykonywania czynności. A faktycznie pod komendą legitymowali wszystkich i typowali osoby do represjonowania. Z zeznań policjantów wynika, że zgromadzenie przebiegało bardzo spokojnie, a tak zwane przez nich wykroczenia nastąpiły w momencie, kiedy rzucili się w tłum przeważnie starszych ludzi, aby zatrzymać tych, którzy obrzucili wydmuszkami z cieczą pozostałość po okupacji sowieckiej, na którym widniał napis za naszą sowiecką rodziną. Sami policjanci stwierdzili, że pamiętają następujące nieprzyzwoite słowa użyte przez nas. To jest zomowcy. Wyjaśniam tutaj dla tych młodszych, czy dla przedstawiciela policji, że zomowcy to były specjalne oddziały komunistycznej milicji do bicia manifestantów i obrony pomników sowieckich. Za czasów PRL. A obecna policja nowosądecka dokładnie to samo zrobiła 25 lat po upadku komuny, dokładnie weszła w buty ZOMO. I precz z komuną, to był ten okropne słowa, które używaliśmy, nieprzyzwoite. Wyjaśniam, że to komuna broniła obiektów sowieckich oraz że śpiewaliśmy pieśni patriotyczne i usiłowaliśmy im przeszkodzić w zatrzymaniu jednego z weteranów walk o niepodległą Polskę, pana Zygmunta Miernika. Żeby być dokładnym, muszę przypomnieć, że policja zatrzymała jeszcze młodego 16-letniego chłopca i jego ojca. Kacper Szewczyk, bo tak się nazywał ten młody człowiek, był przesłuchiwany do godziny 22 i straszony, że za swój patriotyczny czyn zostanie wyrzucony ze szkoły. Jest to rzeczywiście mierny materiał do oskarżenia kogokolwiek, z czego kierownictwo policji zdawało sobie sprawę, bo w dniu rozpoczęcia rozprawy ich przedstawiciel zaproponował wycofanie wniosku o ukaranie nas i zastąpienie go pouczeniem. Na to nie mogliśmy się jednak zgodzić, bo uważaliśmy i uważamy za stronę broniącą przestrzegania prawa, a policjantów za stronę łamiącą prawo. Postaram się to w sposób niebudzący wątpliwości udowodnić. Muszę nadmienić, że jestem w posiadaniu pisma komendanta miejskiego policji w Nowym Sączu, podpisanego przez jego zastępcę Krzysztofa Tybora do porozumienia organizacji kombatanckich i niepodległościowej w Krakowie, w którym zarzuca
niektórym uczestnikom zgromadzenia w dniu 27 września 2014 roku dopuszczenie się popełnienia przestępstw i wykroczeń. Tutaj, w tym sądzie i na tej sali sądowej przez 5 pełnych dni zeznawali świadkowie o przebiegu naszej manifestacji, w tym i policjanci. I nie słyszeliśmy ani słowa o tym, jakie to przestępstwa zostały przez nas popełnione. Ten list dowodzi tylko kompletnej pogardy policji dla prawdy i prawa i działania według słynnej zasady stalinowskiej. Dajcie mi człowieka, a ja znajdę na niego paragraf. Komendant policji Marek Rudnik, fałszywie oskarżając weteranów walk o niepodległą Polskę o popełnienie przestępstw, sam popełnił przestępstwo z artykułu 234, tak zwane pomówienie, podlegające karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Pozostaje mi wierzyć, że ten sąd zainteresuje się przestępstwami popełnionymi przez kierownictwo Policji Nowosądeckiej i policjantów. Chciałbym dodać, że zeznania policjantów podlegają takim samym regułom oceny, jak zeznania innych świadków i nie można im dawać z góry wiary. Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 10 lipca 2008 roku, sygnatura akt P15/08, zwraca uwagę, że na każdym etapie postępowania w sprawie o wykroczenia organ stosujący prawo ustala, czy czyn w ogóle zawiera znamiona wykroczenia, a następnie czy jest społecznie szkodliwy. W końcu, czy osoba podlegająca ukaraniu ponosi winę za swój czyn. Zgodnie z artykułem 1, paragraf 1 Kodeksu Wykroczeń, odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy. Kodeks wykroczeń nie określa wykroczenia jedynie w sposób formalny, to jest wyłącznie jako czynu zabronionego przez ustawę, lecz wprowadza także jego cechę materialną, społeczną szkodliwość. Czyn musi być nie tylko zabroniony, ale również społecznie szkodliwy. W praktyce największe znaczenie odgrywa ustalenie przez organ stosujący prawo, policję, czy konkretny czyn jest społecznie szkodliwy. Należy się w tym względzie odwołać do artykułu 47, paragraf 6 Kodeksu Wykroczeń, zgodnie z którym przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu bierze się pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia. Ustalenie braku społecznej szkodliwości materialnego substratu wykroczenia powoduje, że konkretny czyn, pomimo wyczerpania znamion wykroczenia, nie stanowi wykroczenia. W przypadku czynów nam zarzucanych nie występuje ich szkodliwość społeczna. Bo jaką szkodliwość społeczną ma śpiewanie pieśni patriotycznych, skandowanie haseł, czy fakt dopominania się przestrzegania prawa przez władze samorządowe, które dopiero na skutek naszych manifestacji usunęły symbol okupacji sowieckiej. Zgromadzenia, i to ważne, co podkreślił Trybunał Konstytucyjny, są też pełnią funkcję stabilizacyjną dla porządku publicznego i społecznego. Przede wszystkim mechanizmu przedstawicielskiego, przez to, że publicznie zostają przedstawione i podane analizie źródła, przyczyny i istota niezadowolenia. I teraz, jeżeli one mają pełnić funkcję stabilizacyjną zgromadzenia, to jaką funkcję będą pełnić, jeżeli policja będzie napadać na uczestników zgromadzenia i kierować sprawy do sądu? No to funkcji stabilizacyjnej nie ma, bo są tylko represje. Ta rozprawa nigdy nie powinna mieć miejsca. Nie w niepodległym kraju, o ile Polska nim rzeczywiście jest, nigdy nie powinno dojść do niej. Tu na tej sali jest sądzony patriotyzm. Są sądzone zachowania i tradycje patriotyczne dla II Rzeczypospolitej. A kto jest sądzeni? Patrioci, członkowie organizacji kombatanckich i niepodległościowych, weterani walk o niepodległą Polskę, więźniowie polityczni i osoby represjonowane za czasów PRL-u, osoby niezwykle zasłużone dla Polski. Są sądzeni za to, że chcieli doprowadzić do przestrzegania prawa
do zaprzestania propagowania totalitarnej, komunistycznej ideologii i do powrotu do normalności, bo tego chcieliśmy, czyli do usunięcia obiektu obelisku chwały Armii Czerwonej opiewającego okupację sowiecką. Policja wystąpiła czynnie przeciw patriotom, wystąpiła czynnie w obronie symbolu okupacji sowieckiej, a jak stwierdził w rozmowie ze mną kierujący akcją Waldemar Górowski, jego głównym zadaniem wtedy, w czasie tej manifestacji, była obrona rosyjskich obiektów w Polsce. Zaiste, w 25 lat, mówię o roku 2014, od upadku rządów komunistycznych, zdrajców, znów mamy do czynienia już nie z milicją i ZOMO broniącą sowieckich pomników, ale z policją polską robiącą dokładnie to samo. Rota przysięgi składanej przez każdego policjanta o ślubowanie wiernej służby narodowi została złamana. Na pewno złamanie tej przysięgi w świetle wszystkich składanych zeznań było nie tylko wstydem, ale i zhańbieniem munduru policjanta. Ja przypomnę przy okazji tego, że tak samo zhańbiono mundur, ale w tym przypadku żołnierza polskiego, że na pogrzebie zbrodniarza komunistycznego i zdrajcy Wojciecha Jaruzelskiego zmuszono żołnierzy, żeby oddawali mu salwę honorową na Powązkach. Stosunkowo chcę tu powiedzieć, że to jest nie tylko, bo ktoś by mógł powiedzieć, że to ludzie, no, którzy nie pracują w policji. Ale tak, od czasu do czasu zdarzy się uczciwy człowiek, uczciwy policjant, który to powie. I wszędzie w internecie, w mediach widzieliśmy, że niedawno, parę miesięcy temu, sierżant Kamil Całek ze Stołecznej Komendy Policji mówił wprost, to cytuję to, co mówił sierżant policji Kamil Całek, że policjanci otrzymują polecenia niezgodne z prawem, że prześladują kombatantów. Na zakończenie swojego wywodu stwierdził, że policja jest skompromitowaną instytucją, która w oczach zwykłych obywateli wzbudza powszechną pogardę. Wracając do obiektu sowieckiego. I tu nie będę tego w całości, tylko zacytuję te przepisy. Kodeks karny, który zakazuje istnienia reliktów komunistycznych, i konstytucję. Konstytucja o tym mówi w artykule 13 i w artykuł 256 kodeksu karnego. Zakazują propagowania komunizmu, a pomniki ku czci sił zbrojnych totalitarnego Związku Sowieckiego są taką właśnie formą propagowania zbrodniczej i ludobójczej ideologii. Każda osoba, która chroni taki pomnik, podlega karze pozbawienia wolności do lat 2. I mamy już pierwszą listę, czyli 13 policjantów, którzy zeznawali, że bronili tego obiektu sowieckiego. Czyli mamy artykuł 256 do ukarania i prawdopodobnie się znajdzie i tam na ławie oskarżonych miejsce dla przedstawiciela policji, dla pana Mleczki. I to jest oficjalna wykładnia nie moja, tylko Instytutu Pamięci Narodowej, który tymi sprawami się zajmuje. I to mówił i prezes świętej pamięci, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka w swoich pismach i dr Maciej Korkuć, który jest przewodniczącym zespołu do spraw ujawnienia form publicznej gloryfikacji systemów totalitarnych. I w tych pismach, które rozsyła IPN, jest zawarta taka ocena prawna. Podobnie jak budowa w Polsce pomników ku czci sił zbrojnych totalitarnej III Rzeszy byłaby oczywistą formą publicznego propagowania nazizmu, tak stawianie pomników ku czci sił zbrojnych totalitarnego Związku Sowieckiego, no to przypominam, że te siły zbrojne nazywa się Armia Czerwona, jest formą propagowania komunizmu, jego ustroju i totalitarnej ideologii. Nie będę tu dalszej części tej wykładni czytał IPN-owski, bo ona jest jasna. Ale zwrócę uwagę, jak to sądy. Sądy, które wcielają w życie prawa, które są odpowiedzialne za to. Cały wymiar sprawiedliwości jak działa. I co ten wymiar sprawiedliwości powiedział na temat takich właśnie obiektów, obelisków chwały Armii Czerwonej. I tu cytuję sędziego z Warszawy,
panią Ewę Grabowską. Obiekty wdzięczności Armii Radzieckiej, Braterstwa Broni, tak jak tu, co po niektórzy, jak policja nazywa ten obiekt, obiekt Braterstwa Broni, nie spełniają definicji pomnika. Te wymuszone pomniki są jedynie symbolem komunizmu, zakłamanej historii dziejów polskich oraz namacalnym symbolem sowieckiej okupacji, powinny też zostać rozebrane. I tu dodam, a nie bronione przez policję, i bici patrioci przy okazji. Sędzia Ewa Grabowska nie ograniczyła się jednak tylko do uznania, że wspomniane obiekty nie zasługują na mianę pomników. I powiedziała, co winno spotkać owe obiekty. W obecnych realiach politycznych z krajobrazu naszego kraju zniknęło wiele pomników dokumentujących poprzednią epokę. Również obiekty wdzięczności Armii Radzieckiej oraz Braterstwa Broni powinny ulec ich rozebraniu. To stwierdziła sędzia, a na tym mamy się wzorować, jak nie na wymiarze sprawiedliwości. I ona na końcu powiedziała, fakt, iż oba obiekty nadal istnieją, nie nobilituje ich do rangi pomnika i nie uzasadnia ochrony prawno-karnej. Powołane wyżej okoliczności wskazują, żeby obiekty te nie mogą być uznane za pomniki w rozumieniu artykułu 261 kodeksu karnego. Więc to jest, takie było orzeczenie sędzi Ewy Grabowskiej. A teraz wróćmy do obiektów sowieckiego w Nowym Sączu. Jest uchwała Rady Miejskiej 25 lutego 1992 z decyzją o jego rozbiórce. W przeciągu ostatnich 6 lat organizacje kombatanckie niepodległościowe wysłały kilkadziesiąt pism do władz Nowego Sącza domagających się rozbiórki względnie przeniesienia na cmentarz tego obiektu zbolszewienia miasta. O tym bezprawiu i nieusuwaniu reliktów komunistycznych w ciągu ostatnich 6 lat pisały wielokrotnie organizacje kombatanckie. I tu je wymieniam. Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych, Małopolska Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych, Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa, Związek Konfederatów Polski Niepodległej, Stowarzyszenie Sądecka Rodzina Katyńska, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Nowy Sąd, Związek Więźniów Politycznych Okresu Stanu Wojennego z siedzibą w Katowicach, Zjazd Internowanych i Więźniów Politycznych w Nowym Wiśniczu i szereg innych organizacji. I tu nadmienię też jeszcze jedną rzecz. To są wszystko, to jest list 9 lutego 2012 roku, który udowadnia, że nasza decyzja nie była pochopna. Myśmy przez 5 lat próbowali uzyskać usunięcie tego obiektu. I 9 lutego 2012 roku Związek Konfederatów Polski Niepodległych wystosował pismo do marszałka Sejmu. Była wtedy nim pani Ewa Kopacz, wicemarszałka Marka Kuchcińskiego i szefa klubu parlamentarnego PiS-u Mariusza Błaszczaka, pismo na temat potrzeby uchwalenia ustawy, która, ponieważ samorządy nie chcą usuwać, żeby te samorządy jednak musiały usunąć. I z tego pisma cytuję. Policja i straże miejskie w miejscowościach, w których stoją takie pomniki, są zmuszone do ich ochrony 24 godziny na dobę, czego nie było nawet za czasów PRL-u. W przypadku manifestacji pod tymi sowieckimi monumentami do ich ochrony przed gniewem społeczeństwa są używane dziesiątki policjantów i strażników miejskich, czego przykładem mieliśmy w 2014 roku i to kilkakrotnie przy okazji każdej manifestacji. Są to ogromne obciążenia budżetowe, bo trzeba tym ludziom płacić. Zamiast zajmować się złodziejami, oni się zajmują pomnikami bandytów. Nie możemy również nie wspomnieć, że w samej Warszawie taki monument okupanta został odrestaurowany kosztem kilku milionów złotych. Niestety takich miast jest więcej, na przykład Nowy Sąd. Tak więc z głupoty, tchórzostwa czy bardziej haniebnych przyczyn władze samorządowe chronią za duże pieniądze relikty zniewolenia narodu polskiego. I teraz ostatni akapit. Bo właśnie mówimy, że zaczniemy je usuwać, że nie będziemy dłużej czekać, piszemy to już w 2012. I Związek Konfederatów Polski Niepodległej zapewnia więc panią marszałek, że ustawa o usuwaniu reliktów komunistycznych przyniesie duże oszczędności, jak również przywróci w
wartościowe standardy moralne, którymi kierowała się II Rzeczypospolita. Jeżeli jednak pani marszałek czy jakikolwiek inny poseł miałby wciąż obawy związane z kosztami wprowadzenia tej ustawy, to zapewniamy, że już na wiosnę tego roku zaczniemy jako wolontariusze, biorąc na siebie wszystkie koszty, usuwać te pomniki zniewolenia narodu i zdrady narodowej. Z rozmów prowadzonych przez nas w tej sprawie wynika, że jest wiele innych patriotycznych organizacji, które planują też jako wolontariusze wziąć w tej akcji udział. I to jest koniec cytatu. Więc tak wyglądało, myśmy wcale nie robili niczego z ukrycia, nie w ostatnim momencie, tylko przez ostatnich 6 lat pisaliśmy, do kogo się dało. To też tam mówił, tak, zarzuty wobec mojej osoby są bezzasadne. Jest to faktycznie sądzenie patriotyzmu, a przepisy polskiego prawa zabraniają gloryfikowania komunistycznej i faszystowej. I Wysoki Sądzie chce dokładnie namalować obraz, żeby nie powstało wątpliwości, że coś zrobimy w pośpiechu, że nie wykorzystaliśmy dróg i trochę komunistycznej i faszystowej. I tu kilka zdań na temat tego obiektu przecież. Ten obiekt sowiecki został wymuszony przez Komendę Armii Czerwonej poprzez użycie terroru wobec mieszkańców Nowego Sącza w 1945 roku. I tak jak szybko został wybudowany, tak szybko został wysadzony przez oddział żołnierzy niezłomnych, dosłownie kilka miesięcy potem. Rosjanie wymusili powtórne jego postawienie, a Urząd Bezpieczeństwa i sądy stalinowskie zadbały, aby wypalić przemocą wszelką myśl o jego usunięciu. Dziś o to samo dba policja polska i prokuratura, tak jak za czasów stalinowskich. Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego w Nowym Sączu, Leszek Zakrzewski, przygotował dla potrzeb sądu kalendarium działań podjętych w celu demontaży tego obiektu sowieckiego. I liczy, to kalendarium mówi, jakie inicjatywy, jakie pisma, co było podejmowane, jakie manifestacje. I to kalendarium liczy 20 stron formatu A4. I te 20 stron formatu A4 świadczy o ogromie wysiłku podjętego przez organizacje kombatanckie dla usunięcia tego obiektu. I tego wysiłku nie należy lekceważyć. Policjanci mówili na tej sali sądowej, że przecież są inne metody niż właśnie ta farba, niż ewentualnie potem miała pójść próba rozbicia tego obiektu. Władze III RP i władze tego miasta same udowodniły, że innej metody nie ma, że się nie liczą z protestami społecznymi, bo zlekceważyły wszystkie nasze wysiłki. Przykładem niech będzie oświadczenie, jakie złożył w prasie, przeczytałem, co złożył prezydent Ryszard Nowak, który stwierdził, że pomnik chwały Armii Czerwonej będzie stał, bo jemu się tak podoba i nikt mu nic nie zrobi. Nad taką arogancją władzy i lekceważeniem środowisk kombatanckich trudno przejść obojętnie. I dopiero, tak jak wiemy, nasze rozmowy tych, którzy kierowali tą manifestacją, wiceprezydentem Gwiżdżem, doprowadziły do likwidacji. I padła opinia też ze strony policjantów, że uchwała o rozbiórce tego śmiecia ma tylko wartość historyczną. Tą oceną dlatego nie można się zgodzić, bo uchwała nigdy nie została odwołana. Co po niektórzy powołują się na umowę między rządem Rzeczypospolitej Polski a rządem Federacji Rosyjskiej o grobach w miejscach pamięci ofiar wojen i represji, sporządzoną w Krakowie w dniu 22 lutego 1994 roku. Ale ktokolwiek czytał tę umowę, wie, że w żadnym paragrafie czy punkcie ta umowa nie zabrania usuwania pomników chwały Armii Czerwonej. Takie słowo tam nie pada. Dla lepszego wyjaśnienia dodam, że tą umową są objęte tylko pomniki nagrobne i tylko gdy są poświęcone imiennie osobom tam pochowanym. Policjanci stwierdzili, że ich akcja była spowodowana faktem obrony legalnie stojącego obiektu. Nie potrafili jednak wyjaśnić, dlaczego i w jaki sposób ten sam obiekt stał się nielegalny w dniu 6 listopada 2014 roku, kiedy to władze miasta go rozebrały.
Policjanci wtedy 6 listopada stali i spokojnie przyglądali się demontażowi tego symbolu okupacji sowieckiej. Nikogo nie bili, nikogo nie rzucali na ziemię. Natomiast kiedy środowiska kombatanckich weteranów walk o niepodległą Polskę domagały się jego rozbiórki, był legalny i policja zaatakowała patriotów. A przecież wiemy, że ustawodawstwo, przepisy prawne na pewno się nie zmieniły między 27 września a 6 listopada 2014 roku. Zresztą policja stwierdziła, że żadne przepisy się nie zmieniły, oni nic nie wiedzą, a oni tylko ślepo wykonywali rozkazy, tak jak ubecy i zomowcy. Prawdziwą przyczynę wyłożył w rozmowie z Adamem Słonką, Zygmuntem Jarnikiem i ze mną wiceprezydent Gwiszcz, mówiąc, że ze względu na nasze ultimatum własnoręcznego rozbicia pomnika przy pomocy kilofów i młotów, władze miasta zdecydowały się go rozebrać pod presją naszą i opinii publicznej. Gazeta Krakowska podała, że w obawie przed zamieszkami prezydent Ryszard Nowak właśnie ten pomnik w ten sposób rozebrał. Jeżeli chodzi o ten proces, który jest, bo ten proces tu toczy się i teraz jesteśmy szósty raz po te 7-8 godzin spędzamy, trzeba dojechać na czas, trzeba wyjść z domu o 6 rano, zdążyć na autobus, żeby tu dojechać, żeby się nie spóźnić. To przeciwko temu procesowi protestują organizacje kombatanckie, ale nic z tych protestów, tak jakby wszyscy byli ślepi i głusi. Pisaliśmy listy i Porozumienie Organizacji Kombatanckich i Małopolska Rada Kombatantów do premiera Wykopa, do prokuratora generalnego Andrzeja Seremety, ministra spraw wewnętrznych Ewy Grabowskiej i ministra sprawiedliwości. I myśmy pisali o tym, że jesteśmy, że Porozumienie jest głęboko zaniepokojone faktem oczywistych represji w Nowym Sączu za działalność patriotyczną. Bo niezależnie od tego, co będzie mówić tu policja, to są wszystko kpiny z prawdy. To jest działalność patriotyczna. To nie było chuligaństwo przecież. To była działalność patriotyczna. Pomnik okupanta, który stoi, symbol zwolszczenia miasta Nowego Sączu. Myśmy to usuwali. Tam nie było żadnych czynów chuligańskich, niczego. Tu chodzi, czy patriotyzm może być, czy nie ma miejsca w Polsce na patriotyzm. I informowaliśmy o tym władze ministra spraw wewnętrznych w tym. I pisaliśmy, że uważamy za karygodne i niedopuszczalne, brutalne akcje policyjne przeciw uczestnikom legalnych w manifestacji. I chcę powiedzieć, że w tym piśmie był zawarty również apel do sądu. I go cytuję jeszcze raz, ten apel odczyta. Do sądu. Porozumienie pisze ten list w głębokim przekonaniu, że sąd przywróci szacunek do prawa, do patriotyzmu i weźmie w obronę weteranów przed represjami policyjno-prokuratorskimi. Zwracamy uwagę, że staną przed sądem osoby niezwykle zasłużone dla Polski. Byli więźniowie polityczni odznaczeni wysokimi odznaczeniami państwowymi. Oni wciąż czynem pokazują swój patriotyzm. I to jest koniec cytatu. Ale wróćmy dalej do sprawy właśnie tego, co działo się wtedy 27 września. Uważam, że tu podczas tego procesu zostało wykazane, że policja nowosądecka naruszyła prawo w stopniu głębokim. Nie niewielkim, głębokim. Jasnym jest, że został naruszony artykuł 231, paragraf 1, który mówi, że funkcjonariusz publiczny, który przekracza swoje uprawnienia, działa na szkodę interesu publicznego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, również został wypełniony przez działanie policyjne artykuł 256 kodeksu karnego, bo policja wzięła udział w ochronie obiektów, które propagują totalitarny, komunistyczny system, a ten czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 2. Za fałszywe oskarżanie weteranów walk o niepodległą Polskę o popełnianie przestępstw w trakcie tej manifestacji komendant policji Marek Rudnik popełnił sam przestępstwo z artykułu 234, tak zwane pomówienie podlegające karze grzywny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Mieliśmy również do czynienia z usiłowaniem zabójstwa Zygmunta Miernika przez dwóch policjantów, a to Damiana Janiczka i Kuźmy Macieja. Są świadkowie, którzy widzieli, jak Damian Janiczek
usiłował uderzyć głową Zygmunta Miernika o kamienną podstawę grobu czerwonoarmistów, ale został w ostatnim momencie powstrzymany przez uczestników zgromadzenia. Za usiłowanie zabójstwa grozi taka sama kara, jak za dokonanie zabójstwa. To jest od 8 lat w górę. Mamy więc do czynienia z przejawami prawdziwego bandytyzmu ze strony policjantów. Za to jest odpowiedzialne również dowództwo policji. Być może po dokładniejszym śledztwie w sprawie łamania prawa przez policyjnych popłudczyków Moskwy okaże się, że mamy do czynienia z przestępstwem współdziałania z Rosją przez komendanta Marka Rudnika i podkomisarza Waldemara Górowskiego. A jest to przestępstwo z artykułu 131, paragraf 1, zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10. Pozostaje do udowodnienia, kto kierował rzeczywiście antypolską akcją policyjną. Czy był to podkomisarz Waldemar Górowski, jak sam się ochotniczo zgłosił, czy nim kierował komendant miejski Marek Rudnik wraz z wojewodą Jerzym Millerem. Jest wysoce prawdopodobne, że w Komendzie Miejskiej Policji w Nowym Sączu działa grupa przestępcza pod dowództwem Marka Rudnika i Waldemara Górowskiego przy współdziałaniu obecnego tu na sali sądowej przedstawiciela policji. Fakt złamania prawa na tak szeroką skalę wydaje się niemożliwy bez kryminalnej współpracy wymienionych ludzi z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej w Krakowie lub Komendy Głównej. To wszystko musi być zbadane przez odpowiednie służby specjalne. Zarzuty, jak już mówiłem, wobec policjantów są bardzo poważne. Dlatego dziwi mnie fakt, że na ławie oskarżonych nie zasiadają wydający rozkazy i wykonujący rozkazy policjanci, ale ci, którzy bronili prawa z narażeniem swojej wolności. Ten proces dostarczy nam niezbitego dowodu, że kierują policją ludzie, którzy za nic mają prawo i prawdę i za nic mają patriotów. Na pewno cała policja nowosądecka wymaga ponownego przeszkolenia, nauki historii i patriotyzmu. A przede wszystkim trzeba będzie usunąć z szeregów policji komendanta policji Marka Rudnika i jego przedstawiciela zasiadającego tu na tej sali. Obaj zachowują się, jakby byli ubekami, żywcem przeniesionymi z czasów stalinowskich albo po prostu analfabetami prawnymi przywiezionymi z Rosji. I znów to nie jest tylko moja opinia. Pozwolę sobie zacytować kilka fragmentów z listu do premier rządu, prokuratora generalnego, ministra spraw wewnętrznych i ministra sprawiedliwości. Tu cytuję. Marek Rudnik stara się dorównać krwawym ubekom z czasów stalinowskich, tak jak oni broni rosyjskie obiekty bez jakiejkolwiek refleksji i zgodnie z wtedy obowiązującą zasadą: dajcie mi człowieka, a ja znajdę na niego paragraf. Znalazł już, jak pisze w swoim liście, wielu przestępców i sprawców wykroczeń podczas tej jednej manifestacji wrześniowej, którzy znieważyli sowiecki śmierć. I dalej w tym liście zacytuję jeszcze kilka określeń. Marek Rudnik, człowiek o mentalności szefa UB z powiatowego miasteczka. Tak jak postępuje Marek Rudnik, postępują popłudczyki Moskwy lub zdrajcy i zaprzańcy. I ostatni akapit z tego listu do rządu. Dlatego ponawiamy jeszcze raz apel szanownych adresatów o natychmiastowe odwołanie ze stanowiska Marka Rudnika i kierującego brutalną akcją podkomisarza Waldemara Górowskiego. Oskarżyciel z ramienia policji zachowuje się tak, jakby nic nie wiedział o zbrodniach Armii Czerwonej. Przede wszystkim na bagnetach żołnierzy Armii Czerwonej zainstalowano komunistyczne władze zdrajców służących interesom Związku Sowieckiego. Natomiast obiekt sowiecki, zlikwidowany dzięki naszemu poświęceniu, miał uczyć poddaństwa Polaków na wsze czasy. Jak do tej pory widać, że nauczył tego skutecznie komendanta miejskiego w Nowym Sączu Marka Rudnika, jego podwładnego specjalistę od obrony sowieckich śmieci Waldemara Górowskiego. Na koniec jeszcze opinia jednego z historyków o żołnierzach Armii Czerwonej. Nazywanie tej dziczy sierpami i młotami żołnierzami jest deprecjacją zbrodni, które popełnili. I teraz o samym procesie. W tym procesie chodzi o zastraszenie Polaków, tak, aby wyrzekli się
swojego systemu wartości, swojego patriotyzmu. Bo przypomnijmy, że II Rzeczypospolita uważała za swój obowiązek usunięcie pomników zaborców, carskich generałów i dokonała tego w ciągu kilku pierwszych lat swojego istnienia. Druga RP zlikwidowała w samej Warszawie 18 cerkwi postawionych przez zaborców rosyjskich. I tu taka ciekawostka, najwięcej problemów było z rozebraniem Soboru Aleksandryjskiego, ponieważ był tak wielki, że użyto aż 15 tysięcy kontrolowanych wybuchów. Demontowano go dwa razy, że była jeszcze to prawie nowa cerkiew, nikt się nie zastanawiał, czy ją zachować. Były to siłą narzucone w Warszawie obce elementy rusyfikacji i jako takie musiały zniknąć. Nie pytaliśmy się żadnego innego państwa o to, czy możemy zmieniać wygląd swojej historii. Dzisiaj, po 25 latach istnienia III RP, za domaganie się usunięcia pomników okupanta sowieckiego spotykają ludzi bicie, represje, areszty i wreszcie sądy. Policja jest używana jako pałka na patriotów, aby tak wytresowała ludzi, by bali się okazać patrioty z czynem, aby stali się niewolnikami całkowicie dyspozycyjnymi wobec władzy. Bo z pozycji na kolanach nie widać Polski, nie widać patriotyzmu. Widać tylko buty właściciela niewolników. To właśnie robi policja w Nowym Sączu. Tak jakby płaconej rublami moskiewskimi. Bo nie mamy w Polsce człowieka pokroju Józefa Piłsudskiego, a mamy rządy pokutczyków lub zdrajców. Marszałek Piłsudski mówił dobitnie, że naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości. Nie ma prawa istnieć po prostu. Antypolska policja próbowała nam odebrać prawo do kontynuowania naszej tradycji historycznej i patriotycznej, a tym samym chciała zakwestionować prawa narodu do ponad tysiącletniej ciągłości pokoleniowej. My te działania znamy z lat komuny, z lat PRL, kiedy również próbowano nas złamać represjami i więzieniami. Przeszliśmy przez to niepokonani. Mam nadzieję, że kres łamaniu prawa położy ten niezawisły sąd. I ten wyrok będzie słyszany i oglądany w całej Polsce. Będzie ostrzeżeniem dla całej policji. Bo nie może być przymykania oczu na policyjne bezprawie. Natomiast na podstawie mojego zawiadomienia rozpocznie się uczciwe śledztwo wobec bandytów w policyjnych mundurach i staną oni wszyscy przed sądem. Sądownictwo pełni rolę kluczową w systemie praworządności. Jeżeli ten sąd jasno nie stwierdzi nielegalnego, antypolskiego działania policji, to cały wymiar sprawiedliwości cofnie się do czasów stalinowskich. Czasów sądów kiblowych i krzywoprzysiężnych, do czasów Bermana, Bieruta i innych zdrajców. Pozostaje mi wierzyć, że sprawiedliwość zwycięży, a przestępcy w policyjnych mundurach staną przed sądem. Tak nam dopomóż Bóg.